i stałych Rady Miasta w sprawie raportu. Sesje Rady Miasta Bolesławca, poza swoją zasadniczą funkcją, którą jest stanowienie prawa miejscowego, są też okazją do zwrócenia uwagi przez samorządowców na sytuację i ludzi, którzy w szczególny sposób współtworzą lokalną rzeczywistość. Tak właśnie było przed rozpoczęciem środowego posiedzenia Bolesławieckiej Rady. Złożymy serdeczne podziękowania inicjatorce oraz wieloletniej prowadzącej Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bolesławcu, pani Wiesławie Olczyk. Wiesława Olczyk zakończyła swoją wieloletnią pracę koordynatorki Bolesławieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego była inicjatorką i za to właśnie samorządowcy jej podziękowali. Dziękuję za to zaszczytne zaproszenie. Cenię sobie to bardzo. Dziękuję za wypowiedziane tutaj życzenia i podziękowania przez pana prezydenta. Myślę, że też i od państwa. Dziękuję bardzo. Mamy od początku, od 2007 roku, motto, które chciałabym państwu przekazać, a może państwo też wykorzystacie to. Jeden z najgłębszych sukcesów życia polega na tym, że tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić. Po konkursie na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 samorządowcy w uroczysty sposób wręczyli akt powołania jego zwyciężczyni. To jest taki moment dość symboliczny, bowiem pani Urszula Pawlak, która jest osobą niezwykle zasłużoną, jeśli chodzi o prowadzenie przedszkoli, innowacyjnym dyrektorem, dyrektorem, który zbudował, można powiedzieć, wspaniałą atmosferę w przedszkolu, które do tej pory prowadziła, zdecydowała się na wystartowanie w konkursie na dyrektora tego nowego przedszkola. No i z tego, co słyszałem, bo ja nie byłem w komisji konkursowej, położyła wszystkich członków jury na kolana. Obiecuję, że kredyt zaufania, który dostałam dzisiaj od pana prezydenta, wykorzystam jak najlepiej, zgodnie z oczekiwaniami organu prowadzącego, dzieci, rodziców i personelu Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3. Drugim pożegnaniem, które w tym dniu nastąpiło, dotyczyło Jewgenii Reznik, Ukrainki, która w Bolesławieckim Ośrodku Kultury była instruktorką warsztatów teatralnych. Żenia była przez ten czas, można powiedzieć do dzisiaj, wszędzie tam, gdzie potrzeba było jakiejś wymiany między nami a gośćmi z Ukrainy. Będzie krótka laudacja. Jako motto przyjęliśmy wypowiedź pana mera z Baraża, naszego miasta partnerskiego, pana Romana Polikrowskiego. Cytuję: dziękuję wam za to, że przyjmujecie uchodźców, którzy uciekają przed wojną, że gościnnie otworzyliście swoje domy dla Ukraińców. Jestem pani wdzięczny za piękne, wzruszające przedstawienia, wzbogacające ofertę Bolesławieckiego Ośrodka Kultury, Międzynarodowego Centrum Ceramiki, a jednocześnie przybliżające bolesławianą kulturę Ukrainy. Te spektakle mogło obejrzeć bardzo wielu bolesławian, ponieważ pojawiały się m.in. w trakcie miejskich uroczystości i specjalnych okazji. Ja bardzo dziękuję wszystkim za to, że moje życie stało możliwym i że wszystko, czego ja chciałaby zrobić, też stało możliwe i to samo właśnie w Bolesławcu. Bardzo dziękuję za wsparcie i za to, że zmogła pracować z dziećmi, bo od początku wojny najważniejszym pytaniem dla mnie było, czym ja mogę pomóc. Czym ja mogę pomóc swojemu kraju i swojej przeszłości. Jewgenia Reznik zakończyła pracę w Bolesławieckim Ośrodku Kultury, ponieważ wraca już do swojej rodziny na Ukrainę.